Jarek się szybciej! I nasi bohaterowie pospiesznie opuścili mroczną i niegościnną przyszłość. Vehikuł ponownie zagłębił się w tunelu czasu. Przyszłość jest jeszcze bardziej niegościnna od prehistorycznego parowu. No, wracajmy do tego krętacza Nostradamusa. Jest nam winien wyjaśnienia. O co im chodzi tym współbraciom z tą uprzejmością? Jakaś kompletna paranoja. No tak mnie napadło. Ten deszcz, stary krew. Musiałem to powiedzieć głośno. Łzy na deszczu. Jak to z jakiegoś filmu? Łzy na deszczu? Sam to wymyślimy. W głębi duszy czuję się poetą. I to przez duże... Naraz Kretes dostał ataku nieuzasadnionej paniki. Co my teraz zrobimy? Aha, jesteśmy na miejscu. Będę cichy i ostrożny, chociaż tym razem nie spodziewam się hiszpańskiej nic. No widzisz, nic się nie stało. Szybko do Nostradamusa! Reksio z Kretesem wkroczyli do lokalu pod różą. Widok, który ujrzeli, nieco ich zaniepokoił. A co tu się stało? Stryjek Maćko znowu spadł z balkoniku? To też. Ale głównie byli tu braciszkowie, ryżokitowcy i suwali stołami. Nostradamus! Reksio, szybko! Pełni obaw nasi bohaterowie wkroczyli do tajemnej komnaty. Nostradamusie? Nie ma go. I co my teraz poczniemy, Reksio? Reksio nic nie odpowiedział. Nie chcę na starość zamienić się w zgrzybiałego buca. Chcę mieć dzieci i gromadkę wnuków, którym będę mógł opowiadać wieczorami o naszych przygodach. Porozmawiajmy z karczmarzem. Może on coś wie. Czy ty coś wiesz? Ja ci zwierz. Wiesz, nie zwierz. Nie zwierz? Nie znam takiego. Co ty pleciesz? Pytam, jaki zwierz? Jaki ty jesteś zwierz? Jak to jaki? No przecież widać, że kret. A ten drugi? Chyba borsuk. Borsuk? No toż to pies, dzielny pies Reksio. Aha! Co aha? Taki jeden, co wyglądał jak bocian w płaszczu. Mówił, że jak pojawi się kret i pies, to żeby im przekazać, że ukrył dla nich jakiś list na dole. List! Nostradamus zostawił dla nas list! Gdzie ten list? Nic nie mów tym borsukom. Spokojnie, stryju, to oni. List ukryty jest na dole. Gdzie ten list? Biały kwadrat, jednorożec origami, chusteczka, stare gacie, gołąbek. Jest! List od Nostradamusa! Reksiu, Kretesie, wiem, że wasza misja zakończyła się klęską. Sprawa jest poważniejsza niż początkowo myślałem. Na szczęście chyba wiem, co należy zrobić. Niestety ryżokitowcy depczą mi po piętach i muszę zapaść się pod ziemię. Czekam na was w twierdzy Rabarbark. Znajdźcie gadającego konia Roberta, poznacie go po wadzie wymowy. Na hasło heja heja odpowie na koń rychło i przywiezie was do mnie. I uwaga, kluczem jest czarna róża. Wasz Nostradamus. No, i to rozumiem. Znajdźmy tego konia Roberta. Dzięki za wszystko.
Heja, heja! Heja, ho! To nie jest koń Robert. Nadal jestem na poczcie, bo jest kolejka. Heja, heja! Jak śmiesz się tak odzywać do damy? To nie jest koń Robert. Heja, heja! Że co, proszę? Wadę wymowy wprawdzie ma, ale to nie koń Robert. Heja, heja! Na koń rychło! Koń Robert! Koń Robert we własnej osobie, gromolcie się na mój grzbiet, zawiozę was do twierdzy Rabarbak. Ho, ho, wadę wymowy to ty rzeczywiście masz. A więc koniec końcem, kret dosiądzie konia. Istne szaleństwo, jeśli mnie spytacie. Ale nikt nie spytał. I wkrótce nasi bohaterowie ruszyli galopem w stronę twierdzy Rabarbak. Zaopatrzyłem cię w kopie. Będziemy jechać przez las pełen rabusiów, grabieżców i różnych opłychów. A rewolwerowców? Rewolwerowców nie. Czemu to tak? Tak tylko. Jakby coś się stało, spotykamy się tutaj, dobra? No, dobra. Chodźo! Pozdrawcy, obiboki! Tego już było za wiele dla naszej dzielnej drużyny. Złupieni, ograbieni i ogólnie pokonani, rozpieszli się po lesie i poprzez knieje, dąbrowy i inne krzaczory dowlekli się do umówionego miejsca zbiórki. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ryj! Banda nie robi! Najgorsza jego banda robi się nie da. Ujęci spod prawa za wszystkie krzywe mordy i fatalne obroty wyłamują złość na podróżę. No, dobra. Nie żałuj! A ja co tam jest, że ty umiesz gadać? Wolę nie opowiadać. To jest kontrowy. Pęsy! Miej zabij! Pęsy! Miej zabij! Pęsy! Piękna twierdza, Robercie, trochę tylko krzywa. Za to widok, ho, ho, piękne skały, perspektywa powietrzna, fiu, fiu, fiu. Posłuchajcie, Nostradamus czeka na was w sekretnym pomieszczeniu w środku twierdzy. Musicie się tam dostać. Ja wiem tylko tyle, że kluczem jest jakaś czarna róża. Popasę się tu i poczekam na was. Jak tam? Ja się pasę. A, tak se. Witamy na wystawie twórczości Hieronima Brosza. Reksio i Kretes wkroczyli do wnętrza twierdzy. Gdzieś tu znajdowało się sekretne wejście do sekretnej komnaty, w której oczekiwał Nostradamus. Również raczej sekretny typ. O, dużo tych sekretów. Ja też jestem sekretem. Nasi bohaterowie... Sztukę trzeba kontemplować w ciszy. To chyba Hieronim Brosz, stary tatarski mistrz pędzla i akordeonu. Się dotknął płótna i doznał przeciwnego uczucia. Z tego co wiem, Brosz
do końca życia nie nauczył się malować skał i kamieni. Cwane! A, ładny pomysł. Idziemy dobrym tropem. Założę się, że to sekretne drzwi do sekretnej komnaty stanęły właśnie otworem. Nostradamusie! Nostradamusie! Jesteś tu? Jestem. Czekałem tu w sekretnej komnacie. Wiem. Przykro mi, że tak się stało. Na szczęście, jak wspomniałem w liście, wiem, co należy zrobić, żeby wyprostować historię. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym, zdziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Ibisa? Czyli pantery śnieżnej? Nie. Ibisa, takiego ptaka brodzącego. Pantera śnieżna to Irbis. Aha, zawsze mi się to myli. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku! Skąd to masz? To nieistotne. Zresztą przecież wiedzieliście, że to mam. Jak inaczej przesłałbym wam list? Rację. Posłuchajcie więc. Siedziba kultu Ibisa znajduje się tuż przy leju czasowym w starożytnym Egipcie. Współrzędne czasowe 9:34 rano. Skąd znasz nagle tak dokładne współrzędne? Po prostu znam. Aha. Oddajcie księgę tak, żeby nikt się nie zorientował i wróćcie tu, wtedy spotkamy się po raz ostatni. No, to super. Ostatnia rzecz. Ryżokitowcy ostatnio mocno brużdżą. Gdybyście mieli problem z dotarciem do Leja, spotkajcie się z moim przyjacielem, kotem Leonarda da Vinci. On wam pomoże. Kotem, okej. Okay. A teraz żegnajcie. Aha, a więc Irbis to pantera śnieżna. O, warto było tu dotrzeć, żeby cię o tym dowiedzieć. Co ja bredzę? Oj, chyba ktoś tu się już bardzo męczy z tymi dialogami. Żebyś wiedział, Kretesie, odrzekł narrator. No to może teraz coś niespodziewanego? Reksio i Kretes opuścili twierdzę Rabar Bark, czując niespodziewany przypływ determinacji. Tak jest! Zawieziemy księgę do Egiptu i wyprostujemy tę zawikłaną historię. Ale się w międzyczasie spasłeś, drogi Robercie. Spasłem. Zawieź nas, Robercie, z powrotem do miasta. Rozkaz. Niestety znowu musimy pędzić się przez ten las pełen bajitu. Jakby nam się co przytrafiło, spotykamy się tu. A dlaczego nie tam, gdzie wtedy? Co byście nie próbowali pójść na łatwiznę? Tak jest, Robercie. Przygoda to przygoda. Chodź! Zabierzamy!
Jakie masz teraz plany, Robercie? Wyruszam do teatru Mandragora w Ferrero Rocher zagrać do Madea Artura w Barbara córka kontrreformatora. Nic nie zrozumiałem, ale życzymy ci powodzenia. Ryżokitowcy tymczasem nie próżnowali. O matku! Zawalili korybuta dość mocnego. To dranie! No i jak my się teraz dostaniemy do leja? Nasi bohaterowie zastali mistrza Leonardo przy pracy. I to jakiej? Toż to słynna Mona Lisa. Aleśmy trafili, Reksiu. No nie wierzę. Może wyjaśni się tajemnica jej tajemniczego uśmiechu. Mój babci był wielkim miłośnikiem dzieł Leonarda. Co cię tak bawi, Mona Lizo? Czy może bawi cię słowo babcia? A dziadka? Mam tego dość! Mam tego naprawdę dość! Reksio i Kretes wspięli się po drabinie na strych. Witajcie, kochani! Witaj, kocie. Jesteś kotem, tak? Konkretnie jestem kotem Leonarda da Vinci. Aha. Mamy do ciebie sprawę. Nic nie mówcie. Wszystko wiem. Musicie dostać się do leja czasowego. Projekt helikoptera, którym dostaniecie się na dach siedziby ryżokitowców. Nawet zacząłem go już konstruować. I my musimy znaleźć i zamontować brakujące elementy. Skąd wiedziałeś? Nie pytaj. Bo do roboty! Na zamku powinna balać się moc śmiecia. Niedawno skończył się tam turniej. Kogoś mi ten kot przypomina. Czy to oby nie przypadkiem przodek naszego koguta wynalazcy? Diabli wiedzą, ja na przykład ponoć miałem w rodzinie jakąś czarną owcę. A mi to wygląda na maszynę do drapania pleców. Mona Lizo, czy możesz zachować powagę? Wszędzie na zewnątrz jeszcze średniowiecze, a tu proszę, już toczy się renesans. Mona Lizo, bo przyprowadzę łasiczkę. Patrz, to ty, wirtuwiański. To pożyczymy. Stos, budujecie, panowie? Bierzemy. To pożyczymy. A to co tak pusto, Haroldzie? Turniej. I po turnieju. Wszyscy pojechali na wojnę, a ja jak zwykle muszę tu pozamiatać. Pozamiatać? W średniowieczu? Słuchaj, Haroldzie, pożyczymy to na chwilę. Wandale, poskarżę się królowi!
odniesiecie, tak? Aśmy się namęczyli z tym herbem, a wystarczyło tylko poczekać na koniec turnieju. Reksio miał pojemne kieszenie, ale bez przesady. Tu to. Montujemy łopatę. Rzućmy okiem na ten schemat. Na zamku? Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika? Stos, budujecie, panowie? To pożyczymy. Pożyczamy twój wachlarz. Deska rozdzielcza. Montujemy siedzisko. Tu wstawiamy łopatę. Nareszcie pierwszy w historii helikopter był gotowy. Wszystko zawiązujemy na supeł. To doskonale! Helikopter gotowy! Nakręcam sprężynę! A kto nim poleci? Oczywiście ty, komandorze! Wiedziałem! Nie lecisz z nami, kocie? Nie! Muszę tu posprzątać przed kolejną wieczerzą. Całe szczęście, że to już podobno ostatnia. To powiedziawszy, kot Leonarda nacisnął zapadkę i uruchomił helikopter. Powodzenia! Pierwszy historyczny lot helikopterem skończył się niemal tak szybko, jak zaczął. Reksio i Kretes wylądowali na baszcie siedziby ryżokitowców. Musimy przemknąć się do Leja w podziemiach. Cichu, nie wiem, czy dam radę. Ktoś tu jest? Już? A to jest pokój wzajemnej uprzejmości. Hmm.
rozległy się kroki. I wreszcie, po brawurowej akcji, Reksio i Kretes dotarli do leja czasowego. No się nadreptałem, uff! Wędnę dokładnie na 9:34 rano i ruszyli. I lecimy dalej. Pokaż mi no tę księgę, Reksio. Poczytamy sobie. To niezłe. To było podchodnie. Słabo wyszedłem na tym obrazku. Z mokrętem to się niewygodnie latało, nie? Nie to co naszą czasową. A pamiętasz gadający kamień, który mówi? O, o, Shrekio! Ciekawe co się potem z nim stało. A tu ten zdrajca, o! Przyznam się, że od początku właśnie jego podejrzewałem. Reksio i Kretes dotarli do bram starożytnego Egiptu. No, dobra, schowaj tę księgę. Lepiej, żeby nikt jej nie zobaczył. Na mój nos. Aha, jeszcze jedna tajemnica cywilizacji rozwiązała się sama. Reksio rozejrzał się dookoła. Musimy odszukać Lej i ten cały kult Ibisa. Na szczęście znajdziemy ich ponoć przy Leju. Reksio oparł się o glinianą szkatułę. To się chyba dopiero słyszy, Reksio. Delikatnie dotknąłeś, a zobacz, twoja łapka się dokładnie odcisnęła. Ktoś będzie miał pamiątkę. Chyba prawdziwy egipski papirus. Jeden z filarów tej wielkiej kultury. Z karabeusza do kieszeni. Witam. Nie rozmawiam z nikim, dopóki nie odgadnie, kim jestem. O matku. Jak myślisz, to wielbłąd jednogarbny czy dwugarbny? Nie, nigdy nie widziałem wielbłąda. Niepomny niebezpieczeństwa, Kretes postanowił zagrać w otwarte karty. Dzień dobry panu. Szukamy Leja czasowego oraz kultu Ibiza. Aha! Nigdy wam się nie uda bezczelni śmiertelnicy. Miejsce ukrycia Leja jest ściśle tajne. Zaraz padliną węże w samym centrum piramidy. Mów dalej. Nawet jeśli uda się wam znaleźć to miejsce, nigdy nie pokonacie rozpadliny węży. Bez znajomości super tajnej mantry Ibisa. Ha, ha, ha. To wszystko. Wszystko? A skądże? Dla bezpieczeństwa nikt nie zna całej wersji mantry. Każdy z dwóch strażników mantry zna tylko jej połowę. Ponadto strażnicy nie znają siebie nawzajem. Ha! No, ładnie to wszystko brzmi, tak tajnie, ale ja ci nie wierzę. To wszystko bójda na resorach, jeśli wiesz w ogóle, co to są resory. Bójda? Ha! To wszystko szczera, najtajniejsza prawda. Wiem, bo... Uwaga! Ja jestem pierwszym strażnikiem mantry Ibisa. Pierwszy strażniku mantry Ibiza. Skąd wiesz, że nim jestem? Od potężnego boga Twaroga. Potężny jest zatem twój bóg, że zna najtajniejsze z tajnych rzeczy. Jaka jest pierwsza część mantry Ibiza? Powiem wam, ale musicie wykonać zadanie, aby dowieść, że jesteście gotowi przyjąć tę wiedzę. No wal, śmiało. Przyprowadźcie do mnie 3 skarabeusze, a zdradzę wam pierwszą część mantry Ibiza. Przyprowadzimy, chrabąszcze. Skarabeusza do kieszeni. Oto skarabeusz. Jeszcze 2.
jeszcze jeden. Jeszcze jeden? A oto trzeci skarabeusz. Przyprowadziliście do mnie 3 skarabeusze, a więc wyjawię wam treść pierwszej części mantry. Sowa, sowa, 3 badyle, skarabeusz z krokodylem. Pióro orzeł, pióro rzeka, lew zaryczał, pies zaszczeka. Strzelam, że jesteś drugim strażnikiem tajnej mantry i bitwy. Skąd wiedziałeś? Całe życie to starczy, nikt nigdy nie zgadł. Już myślałem, że zmarnuję dany mi czas, a tu taka niespodzianka. No, no widzisz, ty zaraz się bardzo przydasz. O, nie mogę się doczekać. Jak brzmi druga część mantry Ibisa? Już mówię. Nie. Poczekajcie. Musicie najpierw wykonać zadanie. Może coś łatwego, co? Poznajomości. Coś łatwego? No dobra. Całkiem niedawno bogowie się na nas obrazili i tupnęli wielkim sandałem w ziemię. Dużemu sfinksowi odpadł nos, a małym sfinksom głowy. Sandałem, aha. Dopasujcie głowy do reszty ciał, a zdradzę wam drugą część mantry. Chyba tak. Masz tu garbatku garść papirusu. Zjedz sobie ten filar kultury. Tą tu. Dopasowaliśmy już te głowy. Właśnie jest tak. Trzeba by na pewno dobrze je dopasowaliście. Skoro pytasz, to pewnie nie. Dopasowaliśmy już te głowy. Dobrze. Zdradzę wam więc drugą część mantry. Kaczka kwacze, bzyczy pszczoła, dalej w lewo po 3 wołach. Wejdź na węża, skocz na oko, tam gdzie woda jest głęboko. Dzielni podróżnicy czasu wkroczyli do potężnej piramidy. A to co ta skomplikowana łamigłówka pod koniec? Jak dla mnie lekka przesada. Tak nasi bohaterowie pokonali przerażającą rozpadlinę węży i zagłębili się w mrocznych tunelach piramidy.
karty? W ogóle się nie boję, a ty? Niektórzy nazywają mnie panem odważnym. Uciszył roztrzęsionego przyjaciela Reksio. Miał rację. Byli u celu. Reksio i Kretes przycupnęli w cieniu masywnej kolumny. Kawałek dalej toczył się tajemny rytuał kultu Ibisa. O, wielki Ibisie, uracz mądrością twoje sługi. Uracz, uracz. Jaki cel ma sobie obrać kult Ibisa? Obrać, obrać. Jakie zasady mają nam przyświecać? Przyświecać, przyświecać. Nagle po drugiej stronie komnaty coś się poruszyło. Patrz tam, tam. Przy półkach z księgami, z zwojami i papierosami. Ej, Trampek! Zobaczcie tu! Bierzemy! Ja! Zobaczmy, czy nas babci nie robił w trąbę. W nogi! Do leja! Normalnie zwędzili księgę na naszych oczach. Tak jest. Oddajemy księgę i znikamy stąd. Ostrożnie Reksio odstawił księgę na półkę. Uf, udało się. A teraz na paluszkach doleja i już nas tu nie ma. Jak długo mamy czekać na twój znak, Ibisie? I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie... No, sierota ze mnie! Co to? Kto to? Jacyś dwaj stłukli posąg Ibisa! To znak! Znak od Ibisa! O matku, spadajmy! Ibis chce, żebyśmy zajęli się ściganiem wandali! Piętnowaniem braku kultury! Kultury i uprzejmości! Dziękujemy ci, Ibisie, za tę wizję! Tak jest! Powołajmy zakon. Zakon ryżokitowców! Pokażemy światu, co znaczy uprzejmość. Przeprosić? Lepiej czym prędzej zwiewalmy stąd, nim znowu nas zakują w dyby. Rozumiem. Ty to jesteś bystry. Szanowni panowie. Ja wam dam szanownych panów. Mistrzu, uprzejmość przede wszystkim. W imieniu swoim i dzielnego psa Reksia chciałbym was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. O! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg da się skleić. O! Skleić! Jednocześnie gorąco namawiam was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej. Jeno bez przesady. Pięknie powiedziane. To znak! Znak od Ibisa! Kretesie, Reksiu, przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy was na zawsze jako proroków uprzejmości. Viva! Teraz żegnajmy.
miłej podróży. Powodzenia! Wehikuł zanurzył się w strumieniach czasu. Rekiu! Rekiu, to było genialne! Po prostu przeprosić ich, nim jeszcze się na nas uwieli. Dziwnie się to tak czasem układa w życiu. Jedno małe przepraszam i cała historia zmienia obrót. No, ciekawy jestem, co teraz zastaniemy w średniowieczu. Ała, auć! Ale kto to byli ci czterej kradzieje? Jacyś bandyci czasu? Cztery małe krety? Nie sądzę. No, czas po raz ostatni odwiedzić średniowiecze. No, jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu ryżokitowców. Zmiana wystroju, przepraszamy. Znowu wyszłem na pocztę. Wstrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu ryżokitowców. Stój! Kto idzie? U matku, to oni! Wrócili! 100 lat! 100 lat! Niech żyją! Niech żyją! Wiwat Reksio i Kretes! Prorocy uprzejmości! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam! Uff, ale się przestraszyłem! Dzięki wam! Zrozumieliśmy, na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie kleju. Od tysiącleci my, zakon ryżokitowców, głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem! Oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki wam! Dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo, zawsze do usług. Powiedział proszę bardzo. Mistrz uprzejmości. Wzajemnym uprzejmościom nie było końca. Wreszcie stojący dotąd na uboczu Nostradamus dał Reksiowi znak. Czekam na was przy leju. No to idziemy. No, ryżokitowcy, żegnajcie! Żegnajcie! Udanej podróży! Moje gratulacje, udało się wam. O, i teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej Moli. W ogóle. Myślę, że tak, Kretesie. No, ruszajmy. Lecisz z nami? Tak. I to nie odmieni naszej historii? Nie. Reksio poruchnął chwilę. Nasi bohaterowie, tym razem we trójkę, zasiedli na sofie czasu. 8:30 po południu, w drogę! Posuń się trochę, Nostradamusie. Kretesie, czy możesz zabrać łapkę? Oj, zarysowaliśmy lakierkę na spyku. Dobra, posuwam. Nostradamusie, dlaczego ty jesteś taki tajemniczy? Obawiam się, że to tajemnica. Mi nie powiem. Właśnie tobie głównie nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Bo dostanę lanie. Jakie lanie? To tajemnica. I tak oto dzielna trójka dotarła do przeszłości. Wkrótce miało się okazać, czy do Świetlanej. Świetlanej! Hurra! Ola! No, deszcz nie pada. Super! No, moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak
nie skończyłem jako stary zgrzybiały babci. Zapewniam cię, babciu. Zapewniam cię, kretesie, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało ci się. W każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za wszystko. Zaraz, a na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Tego jednego niestety nie wiem. Gdzieś między 7 a 8 wieczorem. No dobra, żegnaj. Nastawiłem 7:30. To najwyżej jeszcze raz się sofniemy. W końcu trafimy do domu. Ładny imię Nostradamus, tylko trochę długie. Jak będę kiedyś miał dzieci, albo raczej wnuki, to je tak nazwę. Nie, bo na przykład nos, nosek, trampek, albo dantek. Dziewczynka? Mus. Albo muszka. Mam wrażenie, że lecimy troszkę za daleko. Reksio i Kretes dotarli do wylotu tunelu. Czyżby to już koniec przygody? Zapytał retorycznie Kretes. Wkrótce miało się to okazać. A jednak udało się! Jesteśmy w domu! Zobacz! Jest i nasz drogi kogut! Hej, kogucie! Ty nasz wynalazco! Wróciliśmy! Udało się! Guten Morgen! Jestem Herr Finderan! Chyba bierzecie mnie za kogoś innego! Nie wygłupiaj się, ty stary kapłonie! Przecież to ja, Kretes, a to dzielny pies Reksio! Miło mi was poznać! Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to kto, który? Wspaniały wiek! 19! Złota era wynalazku kuków! Że co? Chyba wylądowaliśmy za wcześnie. A teraz uwaga! Podziwiajcie! O nie! Nasz wehikuł! Sukces! Sukces! Lokomotywa działa! Muszę natychmiast zadepeszować do kapitana Nemo! Nasz wehikuł rozbity w drzazgi! Coś ty narobił, Herr Finderze! Matku! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? Czy Reksiowi i Kretesowi kiedykolwiek uda się wrócić do domu? Gdzie jest Nemo? Gdzie jest kapitan Nemo? Tego dowiecie się z 5. części przygód Reksia pod tytułem Reksio i kapitan Nemo! Jeśli kiedykolwiek powstanie. Oj, chyba przysnąłem. Nie szkodzi, babciu. No więc podsumowując, utknęliśmy z Reksiem w XIX wieku. Aha. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Babciu, my już jesteśmy zmęczeni. No chyba pójdziemy spać. Dobrze, kochani. A powiedz jeszcze, babciu, ten Nostradamus to jaki on był? Straszny był! Ot jaki był! Bestia z piekła rodem! Umarlibyście ze strachu, gdybyście go zobaczyli! Z piekła rodem, tak? No, dobranoc, Kretesie! Kto to powiedział? Jestem Nostradamus! To ja was wezwałem! A teraz żegnajcie! No, chyba pójdziemy spać! I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to Nosek, Dantek, Trampek i Muszka w przebraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia. Tej, co była na początku naszej opowieści. I sami cofnęli się w czasie. Ukradli księgę w Egipcie. A potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł.
chyba. Strasznie to skomplikowane i w sumie bez sensu. Powinno się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I akcja! Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawy, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, Reksiu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? No. Amatorzy. No to klops. I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury, mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. No właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem, co to tak mrygało. Kontrolka paliwa. Ja nie chcę umierać. Nie chcę umierać. No szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. Akcja! Uo, a jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! No chyba. No. Ta wystąpiliśmy. No nie, niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. Nie miałeś tak leć wąsy. No to klops! I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie, mało mi płacą. Co to? Kto to? Jakiś dwaj stłukli posąg Ibisa. To znak! Znak od Ibisa! Podążajmy za znakiem! I poszło! Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym zdziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku, skąd to masz? Przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. Tak, to było bardzo śmieszne. Się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Reksiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Kreta Kretesa. Ale dopiero po reklamie. Co? Znowu ja, dzień dobry. Witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Się żegnam i zapraszam na projekcję. Ałała! To chyba ta niebieska, błyskająca dziura. Czułem wielkie jajo kosmiczne, jak śmierdzi. Mamut strzela, Reksio kule nosi. Tak.
Kogucie, wiesz coś o tym leju czasowym? Co to niby ma być gdzieś w pobliżu? Obiekty w lusterku są bliżej niż się to wydaje. Dawaj, Rekciu! Aha, ach, B tam jest. Ja myślałem, że D. No, ja przepraszam, no, jeszcze raz. Aha, jesteśmy blisko. W nogi! Ostrożnie. Dawaj, Rekciu! No. Tak jest! Zawieziemy księgę do Egiptu i wyprostujemy tę zawikłaną historię. Witam piękną panią. Czy wie pani może przypadkiem, co też król Gluton ma w herbie? Czy to nie ci uparci ryżokitowcy? O matku, da, ale musimy mu coś przynieść w zamian. Tylko co? Jeździsz jak pirat drogowy. Wiesz, że tego nie pochwalam. Grabie, mocy zresztą. Na czubku drabiny 2 montujemy kosmiczny chwytak. To wywalam. Przepraszam. Zepsułem nasz pojazd. Halo! Halo! Proszę wcisnąć przycisk restart. Ziemia zadrżała. Znak, że Herman ciężki. Powalon. Ostrożnie. No chyba chcemy. A nie? W każdym razie będzie nam potrzebny ląd. Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg da się skleić. A ta miska z góry wygląda jak świński rej. Nie panie, może gdyby ją w czymś zamoczyć? Rura do odkurzacza. Co ona tu robi? No, Diesel, kręć teraz ze swojoną mocą, bo coś dziwnego się do mnie przyczepiło! Pożyczamy schemat. Teraz! A, ładny pomysł. To się jednak nie przyda. Tak tylko pytam. Ruszajmy, Reksiu, to nie będzie trudne. Opona. Tu już chyba byliśmy. W ogóle się nie boję, a ty? Przepraszam pana, nie dosłyszałem pańskiej godności. Wiesz co, jeszcze zdążymy na gaczeksie. Dobra, starczy tak.